Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Ferajno, część czwarta. Fragment nagrania rozmowy z Markiem S. To co, psie? Kiedy jedziemy szukać tej reklamówki? Bo beze mnie będziecie musieli całe jezioro osuszyć, a ja pamiętam dokładnie, w którym miejscu ją utopiłem. Gdzie wtedy stałem i w jakim kierunku nią rzuciłem. I jak daleko. Bo ciała raczej nie znajdziecie, już teraz mogę ci powiedzieć, że nigdy mi Biały nie wyznał, co się stało ze zwłokami tego faceta. A ja też nigdy go o to nie zapytałem. Jakoś szybko zapomniałem o tamtych wydarzeniach. Od razu po przyjeździe na Białoruś dostałem sporo na głowę i wiele starych spraw po prostu mi z niej wyleciało. Uległy przedawnieniu. Więc wiem tylko, gdzie ta jego głowa jest. I chętnie pokażę. Ale jakbyśmy się mieli wybierać do Polski, zanim podjedziesz po mnie twoją limuzyną, daj mi znać chwilę wcześniej, żebym mógł się spakować. Całą minutę mi daj. Myślę, że tyle powinno mi wystarczyć. Powiem ci, że gdybym miał się stąd zbierać, tylko swój dres bym zabrał. No i nie wiem, czy tego klosza bym sobie nie wziął. Przyzwyczaiłem się do niego i żywię obawę, że prędzej czy później zaczęłoby mi go brakować. A tak na poważnie, to posłuchaj, psie, bo jesteś tu trzeci czy czwarty raz, a nie mieliśmy jeszcze okazji rozmówić się co do szczegółów naszej umowy. Więc jeden z jej punktów brzmi następująco. Zanim mnie wkurwisz czy oszukasz, dołożysz mi tylko zarzuty, a wcale nie pomożesz, bo być może ty nie chcesz mi pomóc, a tylko coś kombinujesz. Ja przecież tego nie wiem. Zanim miałoby się okazać, że to wszystko jest jakąś pieprzoną ściemą, grubymi nićmi szyte to jest, weź pod uwagę, że braci się nie traci i ja mam tu wciąż na tyle rozległe znajomości, iż jeśli zechce, to nie opuścisz Białorusi w jednym kawałku. Po prostu nie wyjedziesz stąd żywy. Jak się tylko zorientuję, że coś mącisz, pożyczę za kilka dolców telefon od klawiszy, jedno połączenie wykonam, najwyżej dwa. W sumie to wystarczy mi jeden SMS i machina pójdzie w ruch. A potem wyzioniesz ducha, nawet tu, zaraz za tą bramą, jak tylko mnie dobrze wkurwisz. Więc weź to pod uwagę, jeśli coś kombinujesz, ja nie pozostanę ci dłużny. I tak, to jest groźba, ale tak brzmi najnowszy punkt naszej umowy. Bo ja to sobie wszystko przemyślałem i uznałem, że nie po to się ścieram, abyś mnie później wystawił. Poza tym też mam prawo dyktować warunki. I albo się z nimi zgodzisz, albo nie. Albo to akceptujesz, albo zbieraj się i wycwelaj stąd już teraz. Bo dzisiaj jesteś jeszcze bezkarny. Ten punkt umowy zacznie obowiązywać od jutra. Dlatego zastanów się, zanim pojawisz się tu kolejny raz. Zastanów się, czy faktycznie masz zamiar poprowadzić tę sprawę do końca. Bo jeśli ja się nagadam, a ty po prostu potem znikniesz, a nie daj Bóg dołożysz mi się do wyroku, zaczną mnie znowu przesłuchiwać, ciągać po sądach. Machina znajdzie cię i znów znikniesz. Z tym, że tym razem już na zawsze. Masz 60 sekund, żeby to sobie przemyśleć. Tu i teraz. Siadaj i myśl. Takie są moje warunki. Więc albo się zbierasz i wypierdalasz, albo rozsiądź się i gramy dalej. Decyduj. Zostało ci jakieś 45 sekund. Powiem ci, psie, że masz charakter. Bo spodziewałem się, że jak to powiem, to w tym samym momencie zwiejesz stąd z podkulonym ogonem. To teraz jeszcze kocyk mi podłóż. I zaczynajmy. No ale skąd to zdziwienie, komisarzu? Przecież muszę się jakoś zabezpieczyć. A że ci się nie spodobało to, co powiedziałem? No cóż, gdybyś wiedział, ile rzeczy mnie się nie podoba. Natomiast takie są moje warunki, a umowa rzecz święta. Ja też wiodę dziś żywot według czyichś zasad, według jakiegoś cholernego regulaminu wymyślonego przez idiotów i nie mam opcji, by zaprotestować. Ty przynajmniej dostałeś ode mnie możliwość wyboru. Wybrałeś, zostałeś, lecimy dalej, nie ma co z tym zwlekać. Przedstawienie musi trwać, jak to mówią.
A jeśli już jesteśmy przy zasadach i regulaminach, mnie tutejszy regulamin nie do końca obowiązuje. Mnie, jako że jestem przeznaczony na odstrzał, traktują tu nieco po macoszemu. Pobudka jest codziennie o 6:00, poranny apel, czyli kontrola obecności, o 6:15, ale mnie on zwykle nie dotyczy. Klawisz co prawda tu przychodzi, natomiast rzadko, przy czym nawet drzwi nie otwiera. Z reguły on coś krzyknie, ja mu coś odkrzyknę i już jestem po apelu. Sprawdzają tylko, czy żyje, czy jeszcze ze sobą nie skończyłem. Śniadanie od 7:00 rozwożą, a że jestem na końcu listy, więc niekiedy udaje mi się pospać i prawie do 8:00. Samo śniadanie to straszny syf, nawet nie sposób tego opisać, ale zdarza się, że chleb dają w miarę świeży i margarynę, więc od czasu do czasu rano coś zjem, popijając to herbatą. Herbatę też oni rozwożą, nie ma tu na nią przydziału, a jako że nie mam szklanki czy kubka, nalewają mi ją do klosza. Syf niesamowity, prędzej to wysuszone przydrożne chwasty niż herbata, ale co mi tam. Ważne, że można do mordy wlać coś ciepłego. Zwłaszcza zimą to jest ważne. Przy czym panuje tu taka zasada, że jak cię obsługują, to nie wolno ci patrzeć na ich twarze. Mógłbyś zapodać kolesiom, jak śmierdziel jeden z drugim wyglądają. Tego się właśnie boją, tego, że ich na ulicy ktoś rozpozna. Więc jak spojrzysz na takiego nawet na moment, a nie daj Boże w oczy mu spojrzysz, czy o nazwisko zapytasz, zaraz wpada atanda i tłuką cię do nieprzytomności. Gotowi są zajebać, żeby ktoś potem nie zajebał ich. Takie zwyczaje tu panują. A ty uczysz się ich już od pierwszego dnia i tylko pierwszego dnia masz fory, znaczy tylko pierwszego dnia nie podlegasz karom. Ale już każdego kolejnego dnia czeka cię tu łomot za najdrobniejsze nawet przewinienie. Ta zasada stosowana jest powszechnie w kryminalnym świecie. Nasza umowa też ją uwzględnia. Mówimy na to bezkarność pierwszego dnia. Jedzenie podają na kiju, otwierają tylko drzwi i te tace na kiju podsuwają ci pod kratę. Spałeś, srałeś, z jakiegoś powodu nie odebrałeś, twój problem. Drugi raz nie przyjdą. I w ogóle już tego dnia nie przyjdą, jeśli z jakiegoś powodu nie odebrałeś posiłku, a przecież różnie się zdarza, mogłeś leżeć obłożnie chory, mogłeś poprzedniego dnia zostać pobity i nie miałeś siły się podnieść, albo zwyczajnie jeść nie miałeś ochoty. Z tym, że nikogo to tutaj nie interesuje, więc jeśli nie odebrałeś posiłku, to następnych też już nie zobaczysz. Wdrażają ci karną dietę na kolejne 2 doby i siedzisz głodny. Więc na tym kiju tacę pod kratę klawisz podsuwa, boi się włożyć rękę do celi, żebyś go nie podrapał, nie sprzedał mu jakiejś choroby, żebyś go czymś nie chlasnął. Potem kto do roboty, to do roboty, aczkolwiek mówiłem, więźniom tej kolonii pracować nie wolno, natomiast nijak się to ma do rzeczywistości. Ten punkt regulaminu jakoś się tu nie przyjął. Do obiadu pozostali mają gnić, jeszcze inni kipisz mają w celach. Ktoś tam prowadzony jest na przesłuchanie, bo wobec wielu z tutaj osadzonych prowadzone są kolejne sprawy karne. Jeśli masz radio, możesz go posłuchać, ja nie mam i nigdy mieć nie będę, więc zwykle słucham krzyków maltretowanych na innych oddziałach więźniów. Z tym, że nie wolno mi za dnia usiąść, nie mogę położyć się na pryczy. Jak kogoś przyłapią w ciągu dnia na materacu, to też czeka go bicie. Więc większość dnia spędzam chodząc od ściany do ściany, ewentualnie przykucam pod nią, czy kładę się na podłodze. Bo zajrzy jakiś złamac przez wizjer i... A ja nie mam zamiaru dostarczać im rozrywki. Są tu tacy, którzy wyłącznie szukają okazji, by się na kimś wyżyć. Zresztą ja lubię poleżeć na posadzce, zwłaszcza latem, bo jest tu wtedy tak duszno, że nie ma czym oddychać. Człowiek poci się, nawet się nie ruszając, więc latem zdejmuję koszulkę, kładę się na tym betonie, to pozwala mi trochę się schłodzić. Do klimatyzowanej sali rozrywki z oknami i telewizorem, a jest tu taka, ponoć taka tu od niedawna jest, mówią na nią świetlica, bo jakiś czas temu ustawa nowa weszła i więźniom kolonii karnych miało się poprawić. W każdym razie do tej świetlicy mają dostęp tylko klawisze, uprzywilejowani więźniowie albo ci, którzy odsiedzieli już przynajmniej piątaka. Ci, którzy zdążyli nauczyć się panujących tu zasad. Oprócz mnie oczywiście. Mój wyrok takich atrakcji nie obejmuje. Z tym, że i tak nie ma tam czego oglądać, jest tam ponoć tylko jeden kanał, jakiś propagandowo-religijny. Bo tak właśnie tu wygląda resocjalizacja. Bez Boga się ona nie obejdzie. I na tym rozrywka się teoretycznie kończy. Bliscy odbywających tu wyroki ludzi, dowiedziawszy się o skali popełnionych przez nich przestępstw, często się od nich odwracają, więc widzenia tu są raczej rzadkością. Rzadko też docierają tu jakieś paczki. Ostatnia paczka, jaka tu przyszła, to chyba do mnie. Moja matka przysłała mi jakiś czas temu garnitur, żebym godnie odszedł z tego świata. Ale ja na tę okoliczność trzymam swój stary dres, ten, w którym mnie przymknęli.
Ewentualnie w tym pasiaku pójdę, co mi tam. W sumie nie ma znaczenia, w co będę ubrany, gdy kostucha mnie nawiedzi. A przebrać się raczej mi nie pozwolą. Raczej nie będę miał szansy pożegnać się nawet z tym miejscem. Ci, którym powodzi się tu jako tako, to tutejsze kryminalne autorytety i wory w zakonie z rosyjskimi paszportami. Ale oni siedzą w zupełnie innym skrzydle w tak zwanym Disneylandzie, bo tam i saunę mają, i kantynę z alkoholem, a także dziewczyny do nich dojeżdżają do towarzystwa. Tam się dzieją najróżniejsze cyrki. Ja oczywiście nigdy tam nie byłem, nie chcę spekulować, nazmyślać, ale wiem, że sporo się tam dzieje. Czasami w nocy dochodzą do moich uszu głośne kobiece jęki, a przecież tu nie ma na co dzień żadnej kobiety. W każdym razie zwykli osadzeni mają problem z tym, by przeżyć tu rok czy dwa, ale są też tacy, którym powodzi się tutaj całkiem nieźle. Natomiast tu i tak jest lepiej, znaczy przynajmniej ja mam tu lepiej niż miałem w areszcie. Tam siedziałem w celi z 18 ludźmi, więc wyobraź sobie 19 na wpół rozebranych, spoconych facetów w jednym ciemnym pomieszczeniu bez okien, smród tego potu sobie wyobraź psie, smród z wychodka, woń stale unoszącego się w powietrzu dymu papierosowego i kiepów gaszonych na ścianach, zgniłego jedzenia trzymanego pod materacami, krwi, bo i krew tam się nieraz polała, no i przesłuchiwali tam bezustannie, znaczy znęcali się, skurwysyny. Bez przerwy słychać było niosące się po korytarzach ludzkie wycie. Raczej żaden normalny człowiek nie chciałby podobnych rzeczy usłyszeć. Nawet na mnie to robiło wrażenie, te ich metody przesłuchań. Na samo wspomnienie mojego pobytu w areszcie cieszę się, że akurat mnie przesłuchiwano krótko. W sumie to nawet jakoś szczególnie mnie nie przesłuchiwali. Przeczytali mi kilkadziesiąt zarzutów, zapytali, czy się przyznaję. Ja tylko wzruszyłem ramionami, podbili na jakimś papierku pieczątkę, złożyli tam swoje podpisy i potem trafiło to do sądu, a ja z powrotem do celi. Aczkolwiek na wokandzie wyglądało to już nieco inaczej. Przed rozpoczęciem procesu nasze akty oskarżenia, mój i Artioma, bo razem nas sądzono, akty oskarżenia nas obu odczytywano przez 7 godzin, z kilkoma przerwami. Natomiast sam proces odbył się szybko, sędzia przesłuchał kilkunastu świadków, którzy gadali, jakby czytali z kartki. Potem podał wymiar kary, ja się spodziewałem tego, co mnie tam zastanie, bo już wiedziałem, o co wnioskował prokurator. I czego żądała gawiedź, która naczytała się gazet. A że szedłem z nimi w zaparte w tym sądzie i na większość pytań zadanych mi przez prokuratora czy sędziego odpowiadałem idi na chuj, to nie łudziłem się, że wyrok będzie inny. Ale mówię, na szczęście darowali sobie długie przesłuchania, mieli bowiem na nas całkiem sporo, ale też wiedzieli, z jakiej ekipy się wywodzimy. Wiedzieli, że nasze macki sięgają daleko, dlatego jakoś szczególnie się nad nami nie znęcali. Trochę też chyba się bali. Tak po ludzku, a przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że się zwyczajnie nas boją. Aresztanci codziennie tam przyznawali się do czynów, których nigdy nie popełnili, bo do wszystkiego się przyznasz psie, jak ci wetkną w tyłek rozgrzaną lokówkę. Nawet do tego, że jesteś kosmitą. No i kaleką się potem stajesz, ze słoikiem podłączonym do jelita spędzisz resztę życia. A żyjesz po czymś takim krótko, bo zdechniesz przy najdrobniejszej infekcji. W tutejszych aresztach panuje nieopisany syf, czeka tam człowieka tylko kiła i mogiła. Znałem kilku takich. Udawali się na przesłuchanie, a wracali zmaltretowani dopiero po tygodniu na noszach i ze słoikiem pod pachą pełnym ekskrementów. A później meldowaliśmy przy misce, że mamy kolejnego sztywnego w celi. Tacy bowiem często ze sobą kończą, po prostu nie wytrzymują bólu, który ich nęka. I upokorzenia. Więc tu nie ma, że ktoś się do czegoś nie przyzna. Im szybciej to zrobisz, tym więcej nieprzyjemności sobie oszczędzisz. Według pagaworki bywają miejsca, gdzie śmierć jest pewna, psie, niepewna jest tylko godzina. Jeśli nie podporządkujesz się tutejszemu wymiarowi sprawiedliwości, przekonasz się o istnieniu tych miejsc na własnej skórze. No chyba, że z porządnej ekipy się wywodziłeś, albo byłeś autorytetem. Wtedy masz nieco lżej. Z tym, że autorytet nie może przyznać się do zarzutów, podobnie jak wor w zakonie zapytany o to, czy nim jest, nie może zaprzeczyć, bo automatycznie traci swój status i trafi pod zwykłą celę. Ale ja też miałem jakby lżej, mimo że autorytetem nie byłem. Po prostu wywodziłem się z silnej ferajny. Z ferajny ludzi, którzy nie mieli nic do stracenia. Dlatego mam wrażenie, że oni do tej pory jakby mnie nieco unikają. Aczkolwiek jakbym dobrze im podpadł, to najpewniej też zajebaliby mnie bez mrugnięcia okiem.
Jak chcą upozorować czyjś zgon na naturalny, bo ktoś im porządnie zaszedł za skórę, albo mają na kogoś zlecenie z zewnątrz. Bo i takie sytuacje się tu zdarzają. Przychodzą na przykład zimą do ciebie, przykuwają cię do kraty, podobnie jak mnie teraz, wyjmują w twojej celi okno, po czym polewają cię wodą, a przy mrozach, które tu panują zimą, wyzioniesz ducha w kilka godzin. Potem wkładają cię na jakiś czas do ciepłej wody, mają skurwiele taką zwykłą wannę na stołówce, na co dzień rozmrażają w niej produkty spożywcze, więc wrzucają cię tam, zalewają wodą, potem jak odtajesz, transportują twoje zwłoki z powrotem do celi, układają cię na pryczy w pozycji embrionalnej, wkładają okno na miejsce, sprzątają co nieco, wzywają lekarza, a ten z czystym sumieniem odnotowuje samoistne zatrzymanie akcji serca. Wpisuje w papiery zgon z przyczyn naturalnych i jest po temacie. Nikt się potem do nich nie dopierdoli. Oni tu na wszystko mają swoje metody. To jest dziki zachód, tu się żyje na patencie. Dosłownie. To tutaj nauczyłem się nerwowo rozglądać na boki, przechodząc na zielonym. Po prostu bawią się tym bestie, prześcigają się w brutalnych pomysłach. Natomiast my wszyscy tu jesteśmy siebie warci. Wiem o podobnych sprawach, bo na początku siedziałem w celi przejściowej. Poznałem też w tej celi takiego, od którego nieustannie coś chcieli. Pieniądze oczywiście chcieli, to był typ z jakiejś pomniejszej ferajny. Oni, podobnie jak było to w mojej ferajnie, gromadzili gotówkę na fundusz pomocy, tak zwany abściak. Tutaj w każdej szanującej się grupie przestępczej istnieje fundusz pomocy służący tym, którzy trafili za kraty. Pieniądze zbierane są regularnie od wszystkich członków grupy. I akurat oni tę gotówkę mieli gdzieś zakopaną, ten typ był skarbnikiem. Ludzie, którzy go potem aresztowali, wiedzieli, że on wie, gdzie ten abściak przechowują. Ale z nim akurat obeszli się dość delikatnie, trochę go pomaltretowali, a potem posadzili na butelce piwa. Tak, klawisze, tutaj, razem ze śledczymi. Już po tym się zmówili i zaczęli go nachodzić, jak on rozpoczął odsiadkę. I któregoś dnia posadzili go na butelce piwa, a potem kazali mu to piwo wypić. Ponoć złamał się, biorąc pierwszy łyk. I ten ich abściak wkrótce zniknął, a ten jegomość sam ze sobą skończył, bo mu koledzy z ferajny, którzy wciąż funkcjonowali na wolności, obiecali, że za to, co zrobił, albo on, albo jego dzieci. Dali mu przynajmniej wybór. I nie bardzo miał wyjście. I tak tylko ci o tym nawijam, psie, przy okazji, bo po mnie to płynie, a od jakiegoś czasu panuje tu nawet względny spokój. Raczej wciąż mają na uwadze, że jak przegną, będą mieli kolejny bunt. Ostatni był z pół roku temu, bo buntują się te gary jebane regularnie. Po prostu nawet tacy jak ja mają czasem dość. Jak będziesz opuszczał dzisiaj to miejsce, zerknij tam na ten budynek stojący po prawej, jaki jest cały osmalony. Zresztą już go pewnie widziałeś. Tam w trakcie ostatniego buntu większość cel zapłonęła. Jeszcze nie zdążyli tego odremontować. A ludzi z powrotem tam zagnali. Ze 100 osadzonych odbywa tam wyroki w tych osmalonych i zdewastowanych celach. Wszyscy o tym wiedzą, ale każdy ma na to wyjebane. Prawa człowieka to nie tutaj, psie. One też się tu nie przyjęły. Wyobraź sobie, komisarzu, co się dzieje z klawiszem, który podczas buntu wpadnie w łapy tej rozjuszonej sfory. W każdym razie nic dobrego go nie czeka. Oko za oko, ząb za ząb to jedna z głównych panujących tu zasad. Powiem ci, że nie chciałbym się znaleźć w skórze któregokolwiek ze strażników, gdy rozniesie się tu kolejne wezwanie do buntu. Aby zażegnać ostatni, musieli wezwać na wsparcie wojsko. Tak się tu z nimi napierdalali. Jednego z klawiszy ponoć próbowali nabić na pal. Szczegółów nie znam, ja tego nie widziałem, bo siedziałem tu w tej celi 4 dni bez jedzenia i picia. Tyle to wszystko trwało. Pamiętam, że wywiesiłem koszulkę za okno, żeby nazbierać choć trochę deszczówki, by się czegoś napić. Stale wtedy padało i to deszcz ugasił ten pożar. Władze tego miejsca miały wyjebane na osadzonych, którzy utknęli tam w celach. Po cichu liczyli chyba na to, że spłoną. Ale oni wydostali się z tych cel, a potem przegrali walkę z wojskiem. Oczywiście nie obyło się bez ofiar po obu stronach. Natomiast jestem w stanie uwierzyć w tę próbę nabicia klawisza na pal, biorąc pod uwagę to, jak na co dzień traktowani są tutaj więźniowie i jak silne potrafi być pragnienie zemsty. Lecz dajmy już temu spokój, psie. Wróćmy do tego, jak ja się tu znalazłem. Po dotarciu do Mińska postanowiłem kolejny raz zadzwonić do Białego, by dowiedzieć się, dokąd właściwie mam się udać. Bo ktoś miał na mnie czekać na dworcu, tak się z nim wcześniej umówiłem, lecz nikt nie czekał.
Oczywiście nie miałem telefonu, pieniędzy też nie miałem, by zadzwonić. Namierzyłem więc jakąś młodą dziewczynę, która szła ulicą rozmawiając przez komórkę. Podszedłem do niej, powiedziałem: daj mi swój telefon. A ona kpiąco zmierzyła mnie wzrokiem, a potem wyraźnie zbulwersowana odparła, że nie rozdaje numeru obcym. Ominęła mnie i poszła. Rozejrzałem się dookoła, by sprawdzić, czy nie ma w pobliżu żadnego patrolu. Dogoniłem ją, zastąpiłem jej drogę, powiedziałem: ja nie chcę twojego numeru, nie jesteś w moim typie, po czym wyrwałem jej telefon z ręki i oddaliłem się stamtąd. Po tym jak zadzwoniłem do Białego, sprzedałem tę jej komórkę przypadkowo napotkanemu chłopakowi za jakieś grosze. Po pierwsze, nie potrzebowałem jej, po drugie, musiałem zdobyć pieniądze na bilet. Bo Biały powiedział, że mam wsiąść do elektryczki, to taki rodzaj podmiejskich pociągów, i opuścić centrum miałem. Polecił mi dojechać do pewnej stacji na przedmieściach, tam wysiąść, pójść w kierunku komina cukrowni, która miała się znajdować w pobliżu. Więc tak zrobiłem. Wypatrzywszy wysoki komin, obszedłem potem cały teren tej cukrowni, zauważyłem ceglaną halę, do której miałem się udać, przeszedłem przez dziurę w ogrodzeniu. To była podupadła już wtedy cukrownia, produkcja odbywała się tam incydentalnie. Toczyły się o nią mafijne boje, człowiek, który ją krótko wcześniej przejął, nazywał się Pałajew, był worem w zakonie, mafijnym bosem, opłacił Artioma, on z kolei Białego, by ten się tam zainstalował. Miał im tego interesu pilnować, znaczy Biały. W sensie miał pilnować, by nikt inny się o te cukrownie nie upomniał. No takie były wtedy realia w tym kraju. Żadne przedsiębiorstwo, które nie miało kryszy nad sobą, dachu, czyli bandyckiej opieki, nie miało prawa funkcjonować. Toczyły się tu wówczas krwawe boje o różnego rodzaju zakłady przemysłowe, o władzę w rejonach i mimowolnie w tym potem uczestniczyłem. Więc wlazłem do tej zrujnowanej, pozbawionej większości szyb w oknach hali, gdzie nad wejściem do niej ktoś napisał niebieską farbą niebo. Więc znalazłszy się w tym niebie, zauważyłem Białego siedzącego przy ustawionym pośrodku tej hali stole. Tam wszędzie zalegały stosy gruzu, jakieś śmieci, pod ścianami trochę worków z cukrem zalegało. Dookoła walały się dziesiątki pułapek na myszy. Ale część podłogi w tej hali była odgruzowana, dokładnie wysprzątana. Do tego miejsca wiodła od wejścia odgruzowana ścieżka, na końcu której stał stół, kilka krzeseł i foteli. I tam siedział Biały, a nie opodal niego, po tym wysprzątanym placyku jeździł na monocyklu Kola. No na monocyklu mówię, na takim jednokołowym rowerku, ja też nie mogłem uwierzyć. Lawirował pomiędzy stojącymi tam beczkami, służącymi nam potem zimą za paleniska, skakiwał kołem na porozkładane tu i ówdzie cegłówki, potem zeskakiwał z nich, kręcił piruety, wymachiwał przy tym rękoma, starając się utrzymać równowagę. A Biały spokojnie coś zajadał. Znaczy, siedząc za stołem, jadł gotowane raki i pił wódkę. No i w kącie stała lodówka, a w powietrzu rozbrzmiewała jakaś muzyka. Jak ja ujrzałem tę scenę, psie, pomyślałem: kurwa, gdzie ja jestem? Co to za cyrk? Ale nie wypowiedziałem swoich myśli na głos. Podszedłem do Białego, przywitałem się z nim, on mnie powitał nawet serdecznie. Zaprosił do stołu, postawił przede mną talerz, wysypał na niego porcję ciepłych jeszcze raków z reklamówki, która spoczywała obok niego na krześle. Podsunął mi ten talerz, powiedział: jedz, bo pewnie jesteś głodny. I nalał mi pół szklanki wódki. Ale ja oczywiście jej nie wypiłem. Podjechał też zaraz do nas Kola na tym swoim śmiesznym rowerku. Stanął w miejscu, przybił mi żółwia i odjechał tyłem. Zabawnie to wyglądało. Jak się potem dowiedziałem, Kola był w przeszłości cyrkowcem, amatorem. Lubił takie numery odstawiać, potrafił robić sporo cyrkowych sztuczek. Do tego uwielbiał tańczyć breakdance. I muszę przyznać, że całkiem nieźle mu to wychodziło. Niebywale sprawny był i świetnie kręcił się na głowie. Bardzo widowiskowo. I często trenował te swoje numery właśnie w tej hali, którą oni uznawali za swoją siedzibę, bo to była ich melina, główne miejsce naszych późniejszych spotkań, nasza baza wypadowa, że tak powiem. Stał tam sprzęt grający, znaczy odtwarzacz kasetowy na początku. Kola puszczał tam muzykę, tańczył na tym wysprzątanym kawałku podłogi. On po prostu to lubił i zabijał w ten sposób czas. Odreagowywał w ten sposób. Mnie na początku wydało się to nieco dziwne, dziecinne, ale szybko przywykłem. Poza tym Kola zawsze słuchał dobrej nuty, lubiłem tam posiedzieć, posłuchać z nim muzyki, popatrzeć jak on odstawia te swoje wygibasy. Natomiast Biały zwykle słuchał głosów. Na początku dość niepokojące było dla mnie to, jak on siedział i mamrotał coś pod nosem. Znaczy wyglądało to, jakby z kimś rozmawiał, z tym, że gadał zwykle sam ze sobą.
On miewał takie okresy, że był na psychotropach, jakie odstawiał, bo mu przyklękał od nich żołądek, zmuszony był tłumić te głosy w swojej głowie wódką. No jak, jakie głosy? Normalnie głosy słyszał, komisarzu. Te śruby w jego głowie nie wzięły się przecież znikąd. On demona w ten sposób starał się z siebie wypędzić. Przynajmniej sam tak twierdził. Biały wyznał mi kiedyś swój życiorys. Dowiedziałem się wówczas, o co chodziło z tymi śrubami, w sensie głosami w jego głowie. Był nastolatkiem, gdy jego ojciec robotnik doznał silnego udaru, potem leżał unieruchomiony w mieszkaniu, nie mówił, poruszał tylko oczami, jadł i wypróżniał się. Do końca życia pozostawał średnio ponoć świadomy tego, co się z nim stało. I jak wyznał mi Biały, udar, który przydarzył się jego ojcu, był jego największą życiową tragedią. Tragedią, która pociągnęła za sobą kolejne przykre dla niego wydarzenia. Biały kochał ojca, w przeciwieństwie do jego matki, która ponoć znęcała się nad niedołężnym mężem, miała mu za złe, że w związku z jego stanem pogorszyła się ich sytuacja finansowa i że musiała się nim opiekować. I lała ponoć tego ojca, znaczy swojego męża, potrafiła go głodzić, bić, splunąć mu w twarz potrafiła, gdy narobił pod siebie. A Biały, będąc nastolatkiem, przyglądając się, jak jego ojcu dzieje się krzywda ze strony żony, nie mógł tego znieść. Pewnego razu, gdy wychodził z matką na zakupy, jak on to sam powiedział, stanęliśmy przy drzwiach windy, a kiedy te się otworzyły, okazało się, że nie ma za nimi kabiny. Ta winda często ulegała podobnym awariom, kwestią czasu było, kiedy wydarzy się w związku z tym jakaś tragedia. I wydarzyła się, bo jak drzwi tej windy się otworzyły i ujrzał on pusty szyb, coś mu w głowie podpowiedziało, ten głos w jego głowie podpowiedział mu, by wepchnął matkę do tego szybu, w zemście za ojca. I zrobił to, będąc nastolatkiem z zimną krwią zamordował znienawidzoną przez siebie matkę, potem przyznał się do tego, co uczynił, na początku trafił do zakładu poprawczego, a gdy osiągnął pełnoletność, do więzienia, znaczy do kolonii karnej. Z wyrokiem 15 lat pozbawienia wolności. W tym więzieniu zwrócił się ku modlitwie, bo jak twierdził, wydawało mu się, że to Bóg z nim wtedy rozmawiał. Modlił się więc często i gorliwie. W wieku 25 lat przyjął święcenia kapłańskie, z czasem został kimś w rodzaju pastora cerkwi prawosławnej. Potem pomagał w resocjalizacji innych więźniów, głosił im Słowo Boże. I kilka lat po tym, jak się wyświęcił, przytrafiła mu się amnestia. To było tuż po upadku Związku Radzieckiego. Po prostu kolonie karne wtedy na tyle cienko przędły, że aby więźniowie nie pozdychali z głodu, wielu z nich wypuszczono na wolność. Ta amnestia objęła również Białego. Niewiele mu zostało do końca wyroku. On chyba zdychę zdążył odsiedzieć wtedy i wzorowo się w tym czasie sprawował. Wypuszczono go na wolność, ale on potem związał się z więziennictwem na stałe. Pro bono udzielał się jako kapłan w różnych zakładach karnych, współuczestniczył jako terapeuta w resocjalizacji najgorszych z najgorszych. Z tym, że odsłuchania historii, które tamci mu opowiadali, poprzestawiało mu się w głowie. Jak sam twierdził, głosy, które słyszałem od szczenięcych lat, zaczęły mówić do mnie częściej i wyraźniej. A potem sprawiły, że jestem dziś tu, gdzie jestem. Biały ześwirował, jak wspomniałem, leczył się psychiatrycznie. Jak nie lekami psychotropowymi, to samodzielnie się leczył wódką. Potem trafiał jeszcze do celi kilka razy, te święcenia kapłańskie mu odebrano, a krótko przed tym, zanim poznałem go na Okęciu, też wyszedł na wolność. I dopiero budował nową ferajnę i mał się najróżniejszych zajęć, w sumie stąd wzięła się ta jego wizyta u prezesa. Ale spokojnie, psie, Biały potrafił nad sobą zapanować. Był psycholem, miewał ciężkie objawy schizofrenii, ale tylko wtedy, gdy się nie leczył. Z tym, że całość jego resocjalizacji można uznać za nieudaną. Im starszy się stawał, tym gorszy, bardziej brutalny i bezwzględny. On po prostu dostosowywał się do otaczającej go rzeczywistości. Wówczas, gdy znalazłem się w tej hali, trochę tam posiedziałem przy tym stole, spróbowałem nawet tych raków, ale to więcej grzebania niż jedzenia, raczej taki przysmak niż posiłek, więc po jakimś czasie dałem sobie z nimi spokój i odsunąłem od siebie talerz. Potem dosiadł się do nas też Kola, wówczas Biały nakazał mi opowiedzieć im cały mój życiorys. Więc siedziałem potem przez kolejne pół godziny i gadałem do nich tak jak teraz do ciebie, psie. Z tym, że wtedy miałem o wiele mniej na sumieniu, stąd też dużo krócej to trwało. Pamiętam, jak skończyłem gadać, Biały stwierdził, że pomoże mi zarobić jakieś pierwsze pieniądze, pomoże mi się gdzieś ulokować, a ja spytałem, czemu nikt po mnie nie wyjechał na dworzec, skoro tak byliśmy umówieni. Bo miałem o to do niego pretensje.
Odparł, że byli z Kolą zajęci, mieli coś pilnego do załatwienia na mieście, że byli diamenty prezesa zamienić na rekwizyty, po czym podstawił mi pod nos szklankę z wódką, ale ja ponownie ją od siebie odsunąłem. Widząc to, powiedział: twoja wartość w moich oczach właśnie zmalała, z tym, że ja miałem to gdzieś. Po czym on podniósł się, otrzepał ręce, wytarł je w białą serwetę, która wcześniej zwisała mu pod szyją, odrzucił ją, powiedział: dobra, jedziemy, i wskazał ręką wyjście. I pojechaliśmy na miasto. Ale w sumie to nie do centrum. Przez jakiś czas kręciliśmy się po przedmieściach. Za kółkiem siedział Kola, biały obok niego. Ja sądziłem, że to taka zwykła przejażdżka, że chcą mi pokazać okolice. Bo w sumie właśnie trochę tak było. Biały mi trochę poopowiadał, ale po jakimś kwadransie zaparkowaliśmy przy szerokiej ulicy. Ja się zastanawiałem, po co to zrobiliśmy i czemu oni tak przypatrują się przechodzącym w pobliżu ludziom. A oni widocznie mieli już swój plan. I zapytałem wtedy Białego, kiedy poznam całą jego ferajnę. Zaśmiał się, odpalił cygaretkę, bo on od czasu do czasu popalał cuchnące waniliowe cygaretki, poklepał Kolę po ramieniu, oznajmił: to jest cała moja ferajna. I pomyślałem sobie, no to pięknie. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. O sobie tak pomyślałem. Potem wysiedliśmy wszyscy z tej zdezelowanej renówki, to było Renault Clio pierwszej generacji, zniszczone, obdrapane, ledwie to jechało z tym silnikiem 1.1. Takim właśnie autem oni się wtedy poruszali, byli dopiero na dorobku. W każdym razie wysiedliśmy z zaparkowanego na ulicy auta na jezdnię, po przeciwległej stronie tej szerokiej ulicy znajdował się murowany przystanek autobusowy, to była dzielnica typowo fabryczna, dookoła znajdowały się zakłady przemysłowe, dymiły jakieś kominy, wszędzie pełno było śmieci, zarośla dookoła rosły, jak też wszędzie widniały ciągnące się nad ziemią rurociągi. A kiedy przejechał tamtędy autobus, zabierając oczekujących na tym przystanku ludzi i on opustoszał, Biały był wyraźnie zdegustowany. Kilka razy cmoknął wtedy głośno przez zęby, coś też pod nosem do siebie powiedział. Już wsiadaliśmy na powrót do auta, pamiętam, lecz nagle podjechał na ten przystanek rowerem jakiś młody chłopak z plecakiem pełnym wystających z niego zrolowanych plakatów i zawieszonym na kierownicy wiadrem. Po czym zaczął czymś smarować ściany tego przystanku i rozlepiać na nim te plakaty. Biały z Kolą przez moment przyglądali mu się, ten pierwszy odrzucił w pewnym momencie cygaretkę, spojrzał na swojego kompana, powiedział: ten. A Kola ruszył w kierunku przystanku, przebiegł truchtem na drugą stronę ulicy, nie wypowiedziawszy żadnego słowa, chwycił tego chłopaka za kark, zaczął go ciągnąć w naszą stronę. Lecz tamten mu się wyrywał, więc Kola na środku jezdni poczęstował go kolanem na bebechy i chłopak dalej poszedł już posłusznie. Kola usiadł za kółkiem, Biały na miejscu pasażera, chłopaka posadzili na tylnej kanapie obok mnie i ruszyliśmy stamtąd. Ale ten chłopak, widząc jak Biały zdjął czapkę, widząc cieknący mu po czole rdzawy pot, bo tego dnia było nadzwyczaj gorąco i on te śruby ujrzawszy pordzewiałe, wkręcone w czoło Białego, widocznie zrozumiał, z kim ma do czynienia, bo się rozbeczał. Moment później poczułem nieprzyjemny zapach, spojrzałem na niego, ujrzałem, jaki on był przerażony, a jednocześnie zawstydzony i domyśliłem się, co się stało. Domyśliłem się też, że on zna legendę człowieka, który właśnie gdzieś go wiezie. Rozpoznał go pewnie po tych śrubach. Ale tylko siedział i łkał, nic się nie odezwał, bał się odezwać. Ja też bałem się odezwać. Moi kompani po chwili też poczuli ten nieprzyjemny zapach. Biały zaczął się rozglądać, spojrzał na podeszwy obu swoich butów, potem spojrzał na mnie. Ja pokiwałem do niego głową, dając mu do zrozumienia, że to, o czym myśli, faktycznie się chyba wydarzyło, że ja też to czuję. On w tym samym momencie nakazał Koli zjechać na pobocze, obrócił się, zmierzył chłopaka litościwym wzrokiem, kazał mu otworzyć drzwi i wypierdalać. A ja odetchnąłem z ulgą. W sensie nie, że ten zapach zniknął, tylko że chłopak zachowa życie. Po prostu żal mi się go zrobiło, przypuszczałem bowiem, że oni zamierzają zrobić mu krzywdę. Kiedy ten chłopak poszedł, jeszcze zanim zniknął w pobliskich zaroślach, Biały, uczyniwszy na jego tle znak krzyża, powiedział do mnie: no cóż, czasami i tak się zdarza. Potem spojrzał na Kolę, powiedział: jedziemy do... W sumie to nie pamiętam dokąd, wymienił nazwę jakiejś wsi znajdującej się w pobliżu Mińska. Po drodze do tego miejsca wyjaśnił mi, że udamy się tam, by sprawdzić, czy człowiek, którego szukają, pojawił się w miejscu swojego zamieszkania, bo od jakiegoś czasu się ukrywał. Wjechaliśmy do tej biednej wioseczki, po jednej stronie jedynej ciągnącej się przez nią ulicy stały drewniane w większości domki, ruiny w większości takie, po drugiej stronie drogi rozciągały się wyłącznie pola.
Zaparkowaliśmy pod drewnianym, pomalowanym wapnem na biało, wysokim i szczelnym płotem. Biały stwierdził, że mam pójść z nimi, więc poszliśmy wszyscy trzej. Zapukaliśmy do drzwi tego drewnianego, dość mocno podniszczonego domku. Otworzyła nam je jakaś babuleńka, po czym oznajmiła, że wnuka nie widziała od tygodnia. Wróciliśmy do auta, wsiedliśmy do niego. Już nadciągała noc, pamiętam, wokół robiło się szaro, więc wsiedliśmy do auta. Kola miał już przekręcić kluczyk w stacyjce, ale złapał jego rękę biały, wskazał palcem na idącego przed nami człowieka. Ten facet szedł w naszym kierunku, ale jakby się trochę czaił. Przystanął bowiem w pewnym momencie, przycupnął za jakimś słupem. Biały powiedział: jest, mamy go, nareszcie. I ruszyliśmy w pogoń za tym facetem, bo zaraz jak Kola odpalił silnik i zapalił światła, ten zaczął uciekać. Goniliśmy go przez moment, jadąc za nim po ulicy, ale on w pewnym momencie wbiegł na to pole po lewej. W sumie to było ściernisko, z tym, że zaraz za nim, jakieś 40-50 metrów od drogi, znajdowało się kolejne pole, pole uschłej kukurydzy. Ktoś najwidoczniej nie zdążył zebrać swoich plonów. I facet uciekał w stronę tej kukurydzy, wiał ile sił miał w nogach. Kola też nie dawał za wygraną, męczył to Clio ile fabryka dała. Wjechał za nim na to ściernisko, w sumie pobojowisko to było jak chuj. Pamiętam, że wyboiście tam było na tyle, iż musiałem odpychać się rękoma od sufitu, by podskakując na wertepach nie przywalić w niego głową. Słysząc ryk silnika, czując jak mną miota tam na tym tylnym siedzeniu, pojąłem jak bardzo tym dwojgu zależy na tym, by tego faceta dogonić. Jak bardzo musiał im zaleźć za skórę. Ale był szybki, zanim my znaleźliśmy się pod ścianą pola kukurydzy, on zdążył już się w niej ukryć. Zatrzymaliśmy się w akompaniamencie ryku silnika, Kola najpewniej w nerwach nacisnął hamulec i gaz jednocześnie. Zgasił potem silnik, wysiedliśmy z auta, stanęliśmy wszyscy trzej przed tą kukurydzą. Słychać było tylko jak w oddali łamią się jej łodygi, jak ten facet wciąż przez nią biegnie, ale po kilku sekundach zapadła cisza. Widocznie albo się zmęczył, albo zczaił, że nasłuchujemy i postanowił nas przeczekać. I ruszyłem do przodu, zrobiłem krok, zamierzałem wejść w tę kukurydzę, by tego gościa znaleźć i czymś zabłysnąć, ale biały mnie zastopował, powiedział: poczekaj, mam lepszy pomysł, on być może ma broń. Po czym podszedł do auta, otworzył bagażnik, z torby, która się w nim znajdowała, wyjął trzy karabiny kałasznikowa, pomniejszą torbę pełną magazynków, rozdał nam te karabiny, magazynki wysypał na ziemię. Po tym jak oddał pierwszą serię w kierunku kukurydzy, powiedział do mnie: no co się tak gapisz, napierdalaj. Jak się potem dowiedziałem, to był sprzęt kupiony tego samego dnia za diamenty prezesa, więc i ja pochyliłem się, podniosłem z ziemi magazynek, podłączyłem go, przeładowałem i zaczęliśmy walić przed siebie na oślep w tę kukurydzę. Huk rozniósł się, pamiętam jak na wojnie, te badyle fruwały tam na ziemię, sypały się gorące łuski. Wokół nas unosiło się mnóstwo dymu, bo te karabiny były zakonserwowane olejem, one były praktycznie nowe, ten olej zaczął się po chwili wypalać, szczypał mnie ten dym w oczy i w gardło, pamiętam, aż zacząłem się dusić. A jak potem policzyłem, wystrzelaliśmy całe 14 magazynków. Kiedy skończyła się nam amunicja, Biały odniósł swój karabin do auta, pogrzebał w bagażniku i wrócił do nas, trzymając w ręce dwa granaty. Krzyknął: na ziemię. Padliśmy z Kolą na ziemię, on przykucnąwszy obok nas, rzucił te granaty w kukurydzę. I zaraz po tym, jak one eksplodowały, usłyszeliśmy krzyki tego faceta, rozdarł japę, bo widocznie trafił go jakiś odłamek. Biały się wyprostował, krzyknął: wyłaź, cwelu, masz minutę, a potem cię podpalimy. I zaraz wyłonił się z tej kukurydzy ten facet, wylazł z niej na czworakach, przycupnął na ziemi, zaczął ryczeć, coś tam do Białego gadać. On obszukał mu kieszenie, kolejny raz poszedł do auta, wyjął ze schowka pistolet, to był Walter P-38, dał mi go, otworzył przede mną rękę, w której miał tylko jeden nabój. Powiedział: załaduj i strzel mu w łeb. I powiem ci, psie, że ledwo udało mi się wprowadzić ten nabój do magazynka, tak mi się trzęsły ręce. I nie przemogłem się. Nawet wycelowałem, ale nie strzeliłem. Biały, widząc, że długo się waham i raczej nic z tego nie będzie, podszedł do mnie, wyrwał mi tego Waltera z ręki, przyłożył facetowi lufę do głowy, pociągnął za spust. Nawet przy tym nie mrugnął. Potem uczynił nad jego zwłokami znak krzyża, podszedł znów do mnie, ponownie wręczył mi te broni, a nie wiedziałem po co, ale tak trzymałem ją przez moment, wpatrując się w leżące na tym ściernisku zwłoki. Patrzyłem, jak ciało tego faceta jeszcze podryguje. Przekładałem ten pistolet z ręki do ręki. Zaraz też podszedł do mnie Biały, trzymając w rękach białą reklamówkę. Rozwarł ją, oczekując ode mnie, że wrzucę do niej ten pistolet,
A kiedy to zrobiłem, podniósł z ziemi łuskę po naboju, która tam upadła, też włożył ją do tej reklamówki, zwinął ją w rękach, znów podszedł do mnie i powiedział: zastanów się, czy chcesz dla mnie pracować. W moim niebie nie ma miejsca dla aniołów. I wsiadł do auta, potem zrobił to kola, gdy tylko pozbieraliśmy te karabiny i magazynki, a na koniec ja wsiadłem. Wciąż się trząsłem, serce biło mi jak oszalałe, bo zrozumiałem, w co wdepnąłem. Wracaliśmy do Mińska tą samą drogą, ale w pewnym momencie, tuż po tym jak przejechaliśmy ze 2-3 kilometry, wyprzedził nas radiowóz, zajechał nam drogę. Ja w panice zacząłem szukać klamki, oczywiście nie znalazłem, bo była urwana. Przymierzałem się już, by wybić szybę łokciem, by spierdalać, ale powstrzymał mnie biały. Powiedział: spokojnie, nic się nie martw, ja będę gadał. I wysiadło do nas z tego radiowozu dwóch gliniarzy. Mieli przewieszone przez ramiona pistolety automatyczne. Jeden z nich stanął nam przed maską, a drugi podszedł do drzwi od strony kierowcy. Zaczął coś gadać do koli, ale biały zapalił lampkę w podsufitce, zdjął czapkę, pochylił się, zbliżył głowę do okna kierowcy. Powiedział: coś się stało, panie władzo? A gliniarz mówi: a, to wy. Mieliśmy zgłoszenie o jakiejś strzelaninie. I biały kiwa na boki głową, mówi: nic nam o tym nie wiadomo, tylko tędy przejeżdżamy. I zaraz te męty odmeldowały się, wsiadły do radiowozu, zjechały na pobocze, przepuścili nas, a sami tam zostali. Blokowali chyba później tę drogę. Dokładnie, psie, tam wszyscy wiedzieli, kim jest biały, a te śruby w czole były jego wizytówką. No jak, po co? Nie wiesz, po co on mi dał podtrzymać ten pistolet po tym, jak zastrzelił tego faceta? Na pewno wiesz. Po to, żeby znalazły się na nim moje odciski palców. Na łusce też były moje odciski, bo to ja włożyłem nabój do magazynka. On miał wszystko przemyślane, ta jego ześwirowana głowa potrafiła myśleć z jubilerską precyzją. Chodziło oczywiście o to, by mnie umoczyć, bym nigdy nie zdecydował się świadczyć przeciwko tym dwojgu. Biały schował potem gdzieś ten pistolet i w sumie do dzisiaj nikt nie wie gdzie. On gdzieś przepadł. I tak wyglądał mój pierwszy dzień na Białorusi. Według rachuby białego nic wtedy nie zarobiłem. Słuchaj, psie, jak wychodzisz, zostaw mi chociaż te świeczki, bo ja nie wiem, czy ty się tu jutro pojawisz. To naprawdę nie ja zabiłem tego faceta. A w sumie to zwisa mi, co ty o tym myślisz.